Szczęść Boże, coś Wam powiem. Najmocniejszych zabezpieczeń swojego życia szukamy w relacjach międzyludzkich. Po to, żeby nie być samotnym, żeby w chwilach trudnych mieć wsparcie i żeby na starość miał się kto nami zająć, podać tą przysłowiową szklankę wody. W relacji z innymi widzimy wielką wartość, o której tak często zapominamy w stosunku do Stwórcy. Kto miłuje innych bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Nie oznacza to wcale, że mamy się od wszystkich odcinać. Nie taki jest zamysł Jezusa mówiącego te słowa. On raczej chce uporządkować naszą hierarchię wartości. Naśladowanie Chrystusa w naszym życiu może prowadzić do zawiedzenia oczekiwań ze strony naszej rodziny lub przyjaciół, ale to nie musi nas przerażać. Pan posługuje się pozornymi rozczarowaniami, żeby utwierdzić nas w tym, że to On porusza serce i prowadzi do pełni szczęścia na tym świecie. To jest ten ogień, to jest ten miecz, który przynosi Jezus. Miecz, który ma wyciąć wszelki nieporządek, wszelkie fałszywe obrazy i relacje. Miecz, który ma oczyścić naszą wolę. Prawdziwa miłość nieraz wymaga od nas trudu i poświęceń. Wymaga przezwyciężania samego siebie. Jest to właśnie w języku wiary dźwiganie krzyża. Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. Miłość to nie jest tylko ta wierzchnia strona, która jest przyjemna, opiekuńcza, troskliwa, czuła. Nie ma takiej miłości, która nie ma swojej drugiej strony, gdzie doświadcza się zmartwień, trudu, łez i niepokoju. Grzechy zniekształcają pierwotną miłość, którą Bóg obdarzył człowieka. Gdyby nie grzech, wtedy faktycznie mielibyśmy tylko same przyjemności w miłości. Skoro jednak nasze słabości deformują naszą miłość, to staje się ona trudna, ale nie jest niemożliwa. Jezus mówi dziś, że miłość jest możliwa nawet w największych udrękach i nienawiści. Wszelkie straszliwe wydarzenia, które były na Kalwarii i wcześniej, nie zdołały zniszczyć miłości, która była w Jezusie względem nas. On nie powiedział wtedy na krzyżu do Ojca: nienawidzę ich, ale powiedział: przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Chrystus jest dla nas mistrzem komunii, czyli budowania dobrych, porządnych relacji. Kto nie rozumie Chrystusa, kto nie przyjmuje Jego słowa, ten będzie nieprzyjacielem. Każdy z głoszących Chrystusa i Jego Ewangelię będzie nieprzyjacielem nawet wśród swoich domowników. Ewangelia nie ma się podobać i być miła. Ewangelia ma zmieniać nas na dobrych ludzi. Ma udzierać nasze fałszywe obrazy, jakie tworzymy o sobie i innych. Ma sprawiać, że ja z całą świadomością podchodzę do życia. Wiem, co potrafię i wiem, gdzie jestem słaby. I chcę to wykorzystać jak najlepiej. Tylko tej prawdy dowiem się od Boga. On musi stać na szczycie mojego życia. On jest celem i drogą mojego działania. Za każdym razem, gdy znika z tego pierwszego miejsca, tylekroć zaczynam iść w złym kierunku. Skoro Jezus przynosi miecz, a więc konfrontację, to znaczy, że nasza walka o wiarę może być solidną wojną, której stawką jest niebo. W obliczu tego fragmentu musimy sobie odpowiedzieć, kogo i co my stawiamy w centrum naszego życia. Świat nie będzie nas głaskał za to, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Będzie nas cały czas oskarżał i będzie podkładał nam kłody. Pamiętajmy, że z tego świata materialnego nie zabierzemy nic ze sobą do wieczności. Z Panem Bogiem.